Cześć, jest mi niezmiernie miło gościć Cię w kolejnym odcinku podcastu Dotykam. Nazywam się Aneta Chrygorowicz-Gorlo i będziemy tu razem dotykać przestrzeni życia. Jeśli uznasz te treści za wartościowe, sprawisz mi ogromną przyjemność, podając je dalej w świat. Obsesja piękna, fragment książki dr Renée Engel. 90% młodych kobiet bez trudu wskazuje na część ciała, która im się nie podoba. Około 50% wykazuje postawę, którą badacze nazywają negatywną krytyką swego ciała. Dziewczynki i kobiety, które źle się czują w swoim ciele, nie stanowią nielicznej części subkultury czy mniejszości. To nasze córki, siostry, przyjaciółki, studentki, partnerki, bliskie nam osoby. Mają dość zastanawiania się, czy będą wyglądać wystarczająco pięknie. Obsesja piękna pojawia się, kiedy energia kobiety tak silnie związana jest z wyglądem, że trudno jest jej dostrzec pozostałe aspekty życia. Rozpoczyna się niestety zaskakująco wcześnie. Obsesję piękna napędza kultura, która koncentruje się na wyglądzie kobiety bardziej niż na jej czynach czy osobowości. Dzień dobry moi dotykalscy. Witam Was serdecznie w 6. już odcinku podcastu Dotykam. Tematem przewodnim naszego spotkania dzisiaj będzie temat obsesji piękna oraz dysmorfofobii. A moim gościem specjalnym, moją rozmówczynią jest Asia Chmura, psycholożka specjalizująca się w temacie emocji, w tym wstydu i odwagi. Prowadzi swój kanał na YouTube, Spotify oraz Apple Podcast o nazwie Story to Tell. Twórczyni platformy rozwojowej On My Way. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Asiu. Cześć. My tu naprawdę jesteśmy. Właśnie obydwie w zachwycie, że się udało spotkać. W zachwycie, że się udało. Jestem totalnie wdzięczna i wzruszona. Tym bardziej ten czerwcowy, cudowny miesiąc, który ja kocham i uwielbiam. I dzisiejszy nasz temat, będziemy dotykać tematu obsesji piękna. I kto, jak nie ty, na tym miejscu? Z dwóch poziomów. Swojego doświadczenia, ale też pewnie tego psychologicznego. Bardzo, bardzo, bardzo ważny temat, bardzo potrzebny. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie i po prostu serce moje skacze z radości. A tym bardziej, że przed włączeniem tutaj nagrywania miałyśmy okazję jeszcze parę chwil porozmawiać i w sumie wiele nas łączy. Tak. Wiele nas łączy, bo będziemy dotykać też tematu dysmorfofobii, zaburzeń postrzegania siebie, swojego ciała. I obie to przechodziłyśmy. I obie tego dotykałyśmy, więc też Ci z całego serca dziękuję, że możemy o tym po prostu tutaj tak porozmawiać. To jest taki też temat osobiście dla mnie ważny, ale też niebezpiecznie powszechny, więc ja z kolei bardzo się cieszę, że dotykasz tego tematu i też przez swoją perspektywę i ujęcie takie zawodowe chcesz o tym mówić, ale też masz odwagę mówić o swoich doświadczeniach, bo dla mnie to jest zawsze takie wzruszające i cenne, że nawet jak się jednocześnie jest jakimś ekspertem w jakiejś dziedzinie, to mi od razu bliżej do człowieka, który też mówi dużo wiem i też dużo doświadczyłam. I ty to łączysz, to jest super. Dziękuję. No, obie to łączymy. Obie to łączymy, bo też powiedziałam, że to jest też taki chichot losu, że jesteśmy gdzieś jakimiś przewodniczkami na ten moment, towarzyszkami, prawda? No bo gdzieś idziemy w większości z kobietami pod rękę, można powiedzieć. I możemy być jakąś inspiracją, wsparciem, ale również same jesteśmy w trakcie stałego procesowania swoich, prawda? Jakichś różnych rzeczy, które nas i triggerują, czy po prostu takie przypominajki, wiesz, z dawnych lat, jak chociażby dzisiaj uświadomiłaś mi, że też miałaś ten etap w swoim życiu, kiedy patrząc w lustro, no gdzieś wydobywały się tylko i wyłącznie te po prostu, może nie wyimaginowane, ale te, wiesz, minusy, które, jak chociażby, nie wiem, waga, tak? U ciebie waga, u mnie znamiona na twarzy. Ja dzisiaj twarzą pracuję, a jeszcze kilkanaście lat temu najchętniej zasłoniłabym ją całą włosami. A co ty, Asiu? Co ty w swoim życiu jako młoda też dziewczyna, nastolatka najchętniej zasłaniałaś? Wiesz co, ja zasłaniałam całą siebie, bo
Ja zachorowałam na anoreksję, jak miałam 16 lat. Hmm. I anoreksja się, różnie na nią można patrzeć, ale tak w skrócie można powiedzieć, że to jest chęć zniknięcia po prostu. To jest mocne. Że myślę, że na jakimś nieświadomym poziomie chciałam umrzeć. Albo chciałam zatrzymać bardzo proces, który jest naturalny w dojrzewaniu, czyli stawanie się kobietą. I to się dzieje jakby z różnych powodów to się może dziać, ale na zewnątrz, to jak mnie pytasz właśnie, co chciałam ukryć, to stawanie się kobietą, zajmowanie przestrzeni, bo osoba chora na anoreksję, ja ważyłam w takim najtrudniejszym momencie 39 kilo, więc to jest taka bardzo malutka waga już na człowieka i zajmowała mniej przestrzeni, no po prostu całą siebie chciałam schować. Potem z kolei próbą wyjścia z anoreksji było uwikłanie w bulimię, która trwała już dłużej, bo anoreksja gdzieś około roku. I bulimia w ogóle jest taką jednostką chorobową, która w której bardzo siebie nienawidzisz, masz obrzydzenie do swojego ciała, przede wszystkim dlatego, że wydaje ci się, że ono cię zdradza, a ciało nas nigdy nie zdradza, tylko chroni. Próbuje chronić. Ale to jest mocne. Wiesz, to co powiedziałaś, to też tak bardzo mnie jest bliskie. Trochę pod innym kątem, pod kątem właśnie tej twarzy, którą chciałam schować, zakryć, która w moich oczach była jakaś taka niedoskonała, można powiedzieć w krzywym zwierciadle, bo wiesz, czy bliscy, czy nawet gdzieś środowisko, nawet jeśli ktoś powiedział, masz piękne oczy, masz piękne usta, ale się pięknie uśmiechasz, to dla mnie to były jakieś bajki i brednie. Ja widziałam swoje. Jak ty mówisz mi o zniknięciu i o tych kilogramach i to naprawdę zagrażało, można powiedzieć, twojemu życiu i pewnie dzisiaj, zresztą wspomniałaś mi o tym, patrząc na zdjęcia, to widzisz, to widzisz dziś, że to, była walka o życie, a wtedy pewnie też widziałaś zupełnie co innego, prawda? Cały czas widziałam mankamenty, cały czas mi się wydawało, że jestem za gruba, za dużo mam czegoś gdzieś. No a wiecie, ważąc 39 kilo, to już naprawdę tam wszystko wystawało. To już jakby kolana miałam, jakby te przeguby kolanowe miałam grubsze niż nogi, więc to ja to widzę dzisiaj, ale tak działają zaburzenia percepcji, które są elementem zaburzeń odżywiania też, między innymi, że naprawdę nie widzisz prawdy. To znaczy widzisz to, co ci się wydaje, że jest prawdą. Czyli to jest to zjawisko dysmorfofobii, które dzisiaj chcemy dotknąć i tak opisać w takim kontekście, że myślę, że dotyczy wielu kobiet, bo przede wszystkim też badania, które czytałam, mówią o tym, że 90% kobiet dotyka ta dysmorfofobia w kontekście do mężczyzn, czyli jakby to my kobiety od młodych lat zarzucamy sobie, może nie tyle, co my narzucamy, czy zarzucamy sobie, ale mamy takie społeczne uwarunkowania, prawda? Jak to jest, Asiu, z twojego spojrzenia, z twoich obserwacji, właśnie z tych psychologicznych, skąd to się bierze? Czy to bierze się już od kiedy jesteśmy małymi dziewczynkami? Wiesz co, to nie jest historia tego stulecia, tylko kobiety zawsze były takimi, może nie zawsze, może były jakieś okresy w dziejach ludzkości, kiedy patrzono na kobietę, uznając jej wartość inną niż wygląd, ale przez wiele lat kobieta była wartościowa wtedy, kiedy była młoda i płodna, już nazywając rzeczy po imieniu. I wszystko, co oddalało ją od tego, zmniejszało jej szansę na bycie wartościową. Wartościową, czytaj, wziętą do jakiejś relacji, czy będącą taką wartościową dla społeczności, jakichś grup czy plemion. Więc trochę jakby patrząc wstecz, to nie jest jakby nowa historia. I to trwało latami. Aczkolwiek teraz jest tak, że te standardy społeczne są bardzo wyśrubowane, jeśli chodzi o kobiety. Chociaż też równocześnie, i może ty też to potwierdzisz, trochę się to zmienia i luzuje na szczęście. Ale w momencie, kiedy ja zachorowałam na anoreksję, to był przełom lat 90., kiedy weszły do nas, do Polski kolorowe gazety, kolorowa telewizja. I ja widziałam na tych frontach gazet same szczęśliwe kobiety i pomyślałam, że to jest droga do szczęścia. I myślę, że to jest, że to nadal jest jakiś rodzaj takiej iluzji naszej, że jak będę szczupła, to będę szczęśliwa, że jak pozbędę się tych znamion na twarzy, to będę szczęśliwa, że jak coś tam, to coś tam. A szczęścia nie odkrywa się tą drogą. I to jest największy ból, że zrobię sobie operację tego czy tamtego, a to szczęście nie przyszło, jak się obudziłam z narkozy. Mm-hmm. Bo ono się tam nie obudzi. Ono musi się obudzić
inną stroną. Bo szczęśliwym się bywa i się to pielęgnuje bez względu na te warunki zewnętrzne. I to, co mówisz, bardzo mocno wybrzmiewa. Wiesz, ja obserwuję kobiety niejednokrotnie, czy na warsztatach, czy na jakichś właśnie wyjazdach, szkoleniach, w gabinecie. Ty również przecież prowadzisz, też warsztatujesz. To bardzo często zdarza się, że przepiękne, powiedziałoby się takie okładkowe, piękne kobiety, którym nic nie brakuje. Wiesz, statystycznie, piękne gęste włosy, gładka, lśniąca cera, długie nogi, mogłabym tu wymieniać, tak? Bo dla każdego piękne jest co inne, ale mówię o takich standardach, powiedzmy kanonach współczesnego piękna i okazuje się, że kobieta w środku jest totalnie rozsypana. Że te długie, gęste włosy niekoniecznie dają to szczęście. Że te długie nogi i super ekstra torebka niekoniecznie funduje to szczęście, więc ono rzeczywiście jest gdzie indziej budowane. Natomiast nie da się, Asiu, ukryć, że to piękno w naszej cywilizacji, w naszym współczesnym świecie odgrywa ogromną rolę i że w zasadzie też mamy takie przeświadczenie, że jak będę ładna, to będę miała lepiej, że będą mnie bardziej lubić. To się często spotyka. W ogóle okazuje się, że też w badaniach gdzieś to mocno wybrzmiewa, że w ogóle piękni ludzie, szczególnie kobiety, zarabiają lepiej. Słyszałaś o tym? Jest ci to gdzieś znane, spotykane? Na pewno pojawiły się takie wskazania, że osoby uznawane za piękne są teoretycznie bardziej lubiane. Że my lubimy ładne rzeczy, bo tak. Czy ładne, może nie rzeczy, to jest niedobre słowo, ale... Ale rzeczy też, bo wiesz, otaczamy się też. Tak. No nikt z nas nie chce mieszkać na śmietniku, tak? Tak. Nikt tak. z nas nie chce mieć, tak. wiesz, śmietnikowego domu, prawda? Tak. Chcemy mieć piękne rzeczy, piękne auto. W ogóle, tak. no zresztą, uwaga, podcast ten o tym też jest, o tym pięknie, do którego też dojdziemy, no bo generalnie to piękno, nie mówimy tylko o pięknie tym zewnętrznym, piękna skóra, ale też piękne serce, nie? No bo tak, tutaj tak. też dojdziemy do tego tematu, ale no właśnie, no właśnie. I może to też jest, no, jakby zaznaczę, że ja nie chcę powiedzieć przez to, że dbanie o piękno, jakkolwiek je sobie definiujemy, jest czymś złym. Absolutnie nie, bo wspaniale jest, jeśli właśnie a propos tej cery, że chcemy mieć lśniącą cerę i robimy w tym kierunku różne rzeczy. Wszystko, o czym dzisiaj mówimy i będziemy pewnie mówić, to są narzędzia, z których możemy korzystać, żeby sobie pomóc, jakoś się wesprzeć, jakoś rozwijać, może właśnie, nie wiem, jakby zrealizować jakieś marzenie, które miałyśmy zawsze od dzieciństwa, żeby usunąć jakieś znamie. Pytanie jest, dlaczego ja chcę to zrobić? Dla mnie, jako psycholożki, jest istotny moment, w którym ja chcę usunąć to znamie. Czy ja chcę je usunąć dlatego, że uważam, że ono jest przyczyną mojego nieszczęścia, że uważam, że ono mnie oszpeca, że uważam, że jest właśnie... Nie powinnam tego mieć na twarzy, jeśli mam być, nie wiem, prezenterką telewizyjną, bo tam coś. Jeśli ja to robię z punktu, który w psychologii czy duchowości można nazwać lękiem, to jest dla mnie w jakimś sensie taka niebezpieczna motywacja. Ale jeśli ja to robię paradoksalnie z akceptacją dla siebie, że to jest część mnie, ale chciałabym pożyć bez tego. Czy to mam, czy nie mam. Zresztą Cindy Crawford w którymś wywiadzie powiedziała, że jak była nastolatką i zaczęły agencje modelek się nią interesować, to jedna z agencji powiedziała jej, okej, masz kontrakt, ale musisz usunąć ten pieprzyk. I ona wróciła do domu, ten słynny pieprzyk koło ust. Tak. I ona wróciła do domu i mówi do mamy, że dostała taką informację, że ma usunąć ten pieprzyk. A jej mama bardzo zresztą pięknie powiedziała, wiesz co, no jeśli chcesz, to my możemy go usunąć, ale w sumie to nie wiem, jak będziesz wyglądała bez. Czy to będziesz już nadal ty? Czy to będziesz nadal ty? Że to jest taka część do zintegrowania, ale bardzo bym chciała też tak z tobą wyraźnie powiedzieć, że nie chcemy przekreślić wszystkiego, co dotyczy dbania o urodę i piękno, bo pięknie jest mieszkać w estetycznym, nie wiem, mieszkaniu i dbamy o te mieszkania, oczywiście. Tak samo z naszym ciałem. Niebezpieczne się to robi, jeśli to się staje, tak jak w tytuł tej książki, obsesją piękna. To jest bardzo mądre, co powiedziałaś i w ogóle to wiesz, przytoczenie Cindy Crawford, bo właśnie, kiedy
zaczynamy, nie chciałabym powiedzieć nałogowe, ale nadużywać przede wszystkim tych wszystkich zabiegów czy operacji plastycznych, chirurgii, prawda, medycyny estetycznej, to właśnie czy nie zatracamy tej naturalnej naszych własnych, pierwotnych takich uwarunkowań, czy nie stajemy się kimś innym, którego później sami nie możemy jakby na nowo pokochać. Mm-hmm. Rozumiem, że często tak. Zdarza mi się spotykać kobiety, które mówią, wiesz, Aneta, no dobrze, no poszłam, zrobiłam operację nosa, byłam bardzo zadowolona, szczęśliwa, faktycznie. Nie dobrze czułam się z tym garbikiem i było mi z tym dobrze, ale poszłam o krok za daleko. Poszły za tym wypełnione policzki, poszły za to większe piersi, bo mój były partner marzył o kobiecie z większymi piersiami, a mi było tak dobrze z tymi mniejszymi. I teraz halo, uwaga, dla kogo to jest? Dla mnie własnej, w środku tej dziewczynki, która mówi, słuchaj, no moim marzeniem było mieć ten bardziej, że tak powiem, jakiś wymodelowany nos, ale już te piersi i dalej, i dalej, i dalej, i dalej już nie jest moje. Kim ja się staję, kim jestem, dla kogo i na poczet czego to się dzieje. Więc to już później też gdzieś tam warunkuje kolejne kroki, które mogą po prostu pogubić. Natomiast Asiu, wracając do tematu, gdybyś miała dzisiaj powiedzieć sobie, tej dziewczynie, która ma naście lat, gdyś mogła tak się po prostu cofnąć. I ty, Asia, z dzisiaj. To mnie zawsze tak porusza i wzrusza, bo obydwie wiemy, i pewnie te osoby, które nas słuchają też, że życie nie jest przypadkowe. I życie jakby ma swoją sekwencję zdarzeń, które raz są wygodne i przyjemne, raz są takie, które chcielibyśmy, czy chciałybyśmy, żeby nie miały miejsca. Więc kiedyś pewnie bym odpowiedziała tak, że powiedziałem jej, żeby nie wierzyła w te wszystkie magazyny, żeby nie bała się oceny i żeby się nie odchudzała i że w ogóle i tak dalej. A teraz myślę, żebym jej powiedziała, przejdziesz przez piekło, będzie ci bardzo ciężko, będziesz na granicy śmierci, ale pamiętaj, że to wszystko dzieje się po coś i że w wieku, jak tu siedzę z tobą, 42 lat, bardzo dobrze będziesz wiedziała, po co się to wydarzyło, że tyle rzeczy tyle poziomów transformacji to uruchomiło we mnie, nie tylko jako osoby, jako kobiety, ale też dało mi to wgląd w różnego rodzaju zaburzenia. Tak jak mówisz o tym takim kompulsywnym wręcz podążaniu w stronę piękna i robieniu różnych zabiegów, pewnie nie byłabym w stanie tego zrozumieć, gdybym nie wiedziała, co znaczy kompulsja. W przypadku bulimii to jest kompulsywne najadanie się i potem wymioty albo przeczyszczanie, albo uprawianie sportu. Jest mi dużo, dużo, dużo łatwiej zrozumieć wszystkie zaburzenia, z którymi ludzie się borykają, dlatego że mam to swoje doświadczenie, więc powiedziałabym jej to, co zaczęłam, czyli że będziesz szła przez piekło i że będzie trudno, ale że obiecuję jej, że przyjdzie taki moment, że się od tego uwolni i się zacznie piękne życie. Czyli to stało się takim trochę twoim, nawet nie trochę, zasobem, darem, prezentem. I tak zwykle też w życiu bywa, że dzieje się coś po coś i dzisiaj jesteś na tej ścieżce i też prowadzisz inne kobiety, innych ludzi w tych transformacjach i to jest niezwykłe. Jak mówisz o tym prezencie i zasobie, to tak, absolutnie i jednocześnie w trakcie, jak się jest w tym bagnie, to trudno jest uwierzyć, że to zaowocuje że jakimś skarbem. Tak, i że może być inaczej. Owocuje. Wiesz, to też jest niezwykłe, bo już nie będziemy tutaj jakoś szczególnie piętnować panów i porównywać do tego, że my kobiety tak mamy gorzej, ale rzeczywiście, jak umawiałyśmy się na naszą rozmowę i sobie tam pisałyśmy nasze wiadomości, to napisałeś coś bardzo ważnego w jednym zdaniu, że jak my się wiejemy, to jest brzydkie, to najczęściej jest mało akceptowalne, ale jak się wieje się mężczyzna, to jest hot. Tak, jak się robią zmarszczki na twarzy. Tak. Tak, rzeczywiście i też
to powiedzenie, ten egotyzm taki atrybucyjny, gdzie właśnie u mężczyzn jest podbijanie tych cech, tak, że są gdzieś tam, mówiłyśmy o bliznach, to przed naszym podcastem, tutaj przed nagraniem, to jest ważne, chciałabym, żeby to wybrzmiało, że w momencie, kiedy mamy my kobiety blizny po cesarskim cięciu, czy mamy blizny na twarzy, to je skrywamy, to się tego wstydzimy, że ciało jest niedoskonałe, że ciało nie jest takie, jakie by mogło być gładkie, prawda? Natomiast jak bliznę ma mężczyzna, to się nią podnieca, chwali, emanuje, prawda? Że to jest takie męskie, że to jest takie wspaniałe. I tutaj między nami są te różnice. I powiedz, czy ty też odbierasz, czy przy swoich konsultacjach, sesjach, rozmowach, czy rzeczywiście byś to tak podzieliła, że kobiety są trochę bardziej uwrażliwione na te takie zaburzone myślenie o sobie, na krytykowanie swojego ciała, wyglądu, ale wiesz, też nawet nie tylko wyglądu zewnętrznego, ale nie dość dobrego, wystarczającego bycia w życiu. Wiesz co, nawet Brené Brown, która robiła badania o wstydzie, czyli o lęku przed oceną, mówi, że wstyd jest subiektywny i jest jakby społecznie ustalane, albo tak jest po prostu od lat, że kobiety i mężczyźni wstydzą się różnych rzeczy, w sensie różnych względem siebie. I znowu, badania pokazują, jak będziecie tego słuchać, to może się wam wydawać, że macie inaczej i może tak być, ale większość, to badanie pokazuje, że większość kobiet wstydzi się najczęściej trzech rzeczy. I na pierwszym miejscu jest wygląd zewnętrzny. Że jakby trzech rzeczy, czyli jeszcze potem jest macierzyństwo, w sensie ocena tego obszaru, czy jest się dobrą matką, to jest jedno, ale czy jest się w ogóle matką. W ogóle się jest mamą. Że to też podlega ocenie. A trzeci aspekt to jest posiadanie własnego zdania i zabieranie głosu na forum. Że te trzy obszary, w tych trzech obszarach jest największa szansa, że się uruchomi wstyd, czyli lęk przed oceną. I dla mnie mężczyźni nie mają wyglądu zewnętrznego, nawet w pierwszej piątce. Oni mają sukces finansowy, że muszą jakby się spełniać, sprawdzać finansowo, być skuteczni w tym zakresie, nie pokazywać emocji, czyli cały obszar emocji jest może wywoływać wstyd. I trzecia rzecz to jest wiedza, taka bycie ekspertem, że oni mają z kolei przez społeczeństwo narzucone gdzieś, przez nas też pewnie po części, że oni mają być omnipotentni wiedzowo, nie? Wiedzieć, rozumieć, kumać, ogarniać. Więc oni mają swoje, dźwigają, ale rzeczywiście względem wyglądu to kobiety dużo mają więcej takich rygorystycznych ram, w które potrzebują się zmieścić. Nawet jak mówiłaś o tej bliźnie po cesarskim cięciu, że istnieje taka melodia wokół kobiet, które rodzą dzieci, a potem wracają, czy próbują wrócić do figury sprzed ciąży, że im szybciej tym zrobisz, tym bardziej jesteś zajebista, nie? Albo w ogóle jak ona po prostu sobie z tym poradziła, że też mamy taką, że dajemy bardzo mało czasu ludziom na różne rzeczy. Że tak, na proces, na życie. Wiesz, jak powiedziałaś mi o tym powrocie po ciąży, to ostatnio gdzieś słyszałam wywiad i była przytoczona historia księżnej Kate i wiesz, i pałacu, i tych słynnych narodzin pierwszego dziecka. I najpierw w cudzysłowie oplotkowano ją, że tak słabo wraca do formy po pierwszej ciąży, a przy drugim porodzie, kiedy bardzo szybko wróciła do formy, w cudzysłowie, bo co to jest forma, powiedzmy, ale rzeczywiście szczupła i jeszcze lepiej niż przed ciążą, to też mówiono, że wpędza kobiety w kompleksy. Jak tak można, prawda? Tak, że tak. Co sobie pomyślą inne kobiety, które do tej formy dojść nie mogą. Więc to jest w ogóle totalne jakieś zaburzenie. To jest znowu krzywość w zwierciadło. I gdzie jest ten balans? Gdzie jest ten złoty środek? Właśnie, gdzie jest ten złoty środek pomiędzy tym, że mówi się też o kobietach pięknych, zadbanych, nawet blondynkach, ty jesteś blondynką, siedzisz przede mną, przepiękny kolor włosów, że są głupie, prawda? Przecież zobacz w drugą stronę. Czyli tak, jesteś zaniedbana, masz siwe włosy, to się sypiesz, możesz stracić swoją posadę, chociażby w telewizji, prawda? Mamy ostatnio też przykład Katarzyny Dowbor, która też z programu, tutaj chyba mogę mówić o tym, mogę, bo to jest fakt, została gdzieś zwolniona prawdopodobnie przez to, że jakby bardziej korzystnie zatrudniać jest teraz w telewizji, w ogóle w social mediach, młode, prężne osoby i nie daje się pola dla tych osób dojrzałych, pięknych również, cudownych, wspaniałych, z doświadczeniem, ale może już te dłonie czy ta szyja nie wygląda tak pięknie, gładko jak u prezenterki lat 20+, prawda? Tak. I teraz uwaga, jak
odnaleźć się w tym, że tu sypiesz się, kiedy masz te siwe włosy i pozwalasz starzeć się, powiedzmy, z godnością, jak to jest nazwane, choć nie wiem, co to znaczy z tą godnością, bo dla mnie to jest właśnie starzeć się w taki sposób, w jaki chcesz. A z drugiej strony, jak dbasz o siebie i mówi się, ona jest zrobiona, ona to dopiero przegięła, tata jest porobiona i też jest źle, Asia, można zwariować. Nie ma wygranych. W sensie właśnie, paradoks polega na tym, jak sobie możemy rozrysować to na jakiejś takiej skali, że tu w ogóle cokolwiek zaniedbana oznacza, że jesteś totalnie zaniedbana, a tutaj jesteś tak zrobiona, że aż po prostu furczy. To właściwie na każdym etapie tej skali znajdzie się ktoś, kto cię oceni. Więc, że robisz źle albo dobrze, bo że robisz dobrze, to też jest ocena, nie? Że to jest druga strona tej samej monety, że jak cię chwalą, to też cię oceniają. To wiatr wieje w którąś stronę, żagiel się wygina, prawda? Tak, to tak. Trochę tak jak reagowanie na komplementy. Jeśli mogę ci tu wtrącić, ja w ostatnim czasie zaczęłam siebie obserwować, tym bardziej, że jesteśmy w social mediach, ja i ty również, prawda? Ludzie nas często widzą w tych okienkach, mają na nasz temat jakieś opinie, my się pokazujemy w różnych odsłonach, ale na żywo człowiek wygląda prawdopodobnie ciut inaczej, prawda? No po prostu, tak, na żywo to tak. Na żywo. Ale kiedy ktoś mnie widzi i wchodzi i przyjeżdża, wiesz, do akademii, otwierają się drzwi i ktoś mówi, oh my God, Aneta, jesteś tak piękna, po prostu szczuplejsza, w ogóle jesteś fantastyczna, bo na Instagramie to blablabla i tam, wiesz, i tak... Słucham tego i kiedyś mi to bardzo łechtało, ale za chwilę wchodził ktoś i mówi, o kurczę, jesteś grubsza i niższa i do tego w ogóle, wiesz, jesteś taka pysia. I teraz tak, reaguj na to i reaguj na to. Rozumiesz, że to taka neutralność i to przyzwolenie na to, że w porządku poobserwuję, bo każdy, wiesz, dla jednego tort jest smaczny, dla kogoś innego będzie obleśny. Tak. I teraz ważne jest to, co powiedziałaś, czyli... Pytanie, na jaką glebę lądują te słowa. Ale bo to powiedziałaś. Powtórz to jeszcze raz. Ważne jest, na jaką glebę... Teraz już się pomyliłam. Różnują te słowa. Ważne jest, na jaką glebę lądują te słowa, bo jeśli lądują na glebę, która ma wątpliwości co do poczucia własnej wartości, to w ciągu godziny, powiedzmy, że te dziewczyny przychodzą w ciągu godziny, o 9 rano dostanę informację, jesteś taka piękna, piękniejsza niż na Instagramie, wzrastam. Za pół godziny przychodzi osoba, która mówi, o, masz pysię, wyglądasz grubiej niż na Instagramie, dołuję. Więc jest, jakby jestem, tak jak mówisz, ten żagiel jest zależny od tego, tak, jak zawieje. I teraz cała praca polega na klasycznie, słuchajcie, pojadę najbardziej klasycznie, jak się da, nad budowaniem poczucia własnej wartości, a nawet precyzując nad poczuciem akceptacji, kimkolwiek nie jestem. I uwaga z gwiazdką, to nie znaczy, że ja nie mogę się zmieniać. To znaczy, że jeśli akceptuję swoje ciało takim, jakim ono jest, nie znaczy, rozmawiałyśmy przed nagraniem, że nie mogę trenować pupy, żeby mieć taką jak Ewa Chodakowska czy Ania Lewandowska. Super, można, ale to nie znaczy, że znowu ja idę ćwiczyć na tą siłownię. Jak mnie trener ostatnio mój pytał, co chcesz zrobić? I ja mówię, na tyłek. On mówi, dobra, robimy na tyłek. Ale uwaga, uzgodniłyśmy, że dobrze zbudowany tyłek oznacza, że prawidłowo stawiamy stopy. I teraz to zdrowie buduje ten tyłek. Tak samo w kontekście twarzy, wiesz, zawsze mówię, ta uroda jest efektem ubocznym, bo piękno wynika ze zdrowia i piękno może mieć różne twarze i piękno może być w wieku 150 lat, wiesz, kiedy są te siwe włosy, ale piękno to życie, piękno to, dzisiaj to wybrzmiało, to ta wartość siebie, prawda, to poczucie wartości. Tak, że to jest to, jak się ze sobą jesteśmy, jak się czujemy. To jest ciekawe, jak mówiłaś o tym Instagramie, to ja mam... wy nie widzicie, ale Aneta widzi, mam kręcone włosy, w sensie to są moje naturalne włosy kręcone. Ja je przez 150 lat swojego życia prostowałam, aż mój fryzjer Damian, którego czule pozdrawiam, powiedział, ej, tu mi się kręcą włosy. Ja mówię, dobra, nie rozmawiajmy o tym, po prostu to jest w ogóle jakiś mankament, nie poruszajmy tego tematu. A on mówi, nie, chwileczkę, zobaczmy. No i tam mi nałożył, wiecie, jakieś te kremy i okazało się, że te loki są super, tylko ja nie umiałam się z nimi obchodzić. I wrzucam na Instagramie ostatnio jakieś zdjęcie i tam mam te loki i widzę komentarz od jednego mężczyzny w dodatku, który tam się czasem ujawnia, który mówi, że no wreszcie wyglądasz jak ty, jakoś tak, warto być sobą. Bo jak miałam inne zdjęcie właśnie w prostych włosach i teraz myślę, to jest niesamowite, że to jest jego perspektywa, co to znaczy być sobą, nie? Że to jest, że jeśli któraś z was, czy któryś z was, jeśli nas słuchają mężczyźni, operuje w świecie medialnym, właśnie w social media,
to będziemy się spotykać z komentarzami na jakiś temat, ale pamiętajmy, że one są kontekstowe, to znaczy osoba ma założoną jakąś soczewkę, przez którą widzi świat i dla niego akurat, tego komentującego, moje włosy takie są jakby bardzo mu się podobają, a śmaki mu się nie podobają. Mm. I teraz jak ja będę zależna od tego, co oni napiszą, czy co ktoś mi powie, czy jak wejdą te dziewczyny do twojej akademii i powiedzą o 9:00 to, o 9:30 coś innego, to niech to ląduje na taką glebę, w której sobie myślę, okej, okay, ja lubię się i wkręconych, i w prosty. Jak mam ochotę, ja mam taką chyba zależność, zauważyłam, że jak mam dużo na głowie, tak metaforycznie, i dużo się dzieje, to sobie prostuję włosy, mm-hmm. żeby tak sobie wyprostować życie, nie? Że tak sobie jest prościej. A jak mam takie, że jest dobry czas, tak sobie kręcę, niech się kręcą w ogóle swobodnie, ale zauważyłam, że to też odzwierciedla mój stan taki, nie? Ducha. Ale to jest to całe spektrum, o którym mówiłyśmy. To jest to całe spektrum. Ja w makijażu, ja bez makijażu. Czasem mnie się wydaje, że uwielbiam siebie taką sauté totalnie i mówię, kurczę, po co ja te rzęsy maluję, po co ja się w ogóle tutaj wygładzam? A czasem, kiedy mam jakąś sesję i wiesz, szykuję się do czegoś ważnego i jestem taka zadbana, taka wyszlifowana i mówię, kurczę, ta wersja też jest genialna. Tak. Jest takie zdanie, które sobie powtarzam, taka też jestem. Że jestem mm-hmm. I taka, że jestem na spektrum. I każdy człowiek tak jest, a rozmawiałam tutaj o kobietach, że życie nie jest zero-jedynkowe. Przyroda, my tu siedzimy w pięknym otoczeniu przyrody, mm-hmm. przyroda nie jest zero-jedynkowa. To nie jest tak, że gdzieś się coś zaczyna, coś się kończy. Ona łagodnie się zaczyna, łagodnie się kończy. I tak samo jest z naszą, właśnie tak jak mówisz, z tymi takim doświadczaniem swoich odsłon własnych, nie? Że ja lubię siebie taką i taką. Może ktoś nie lubi siebie sauté i to też jest okej, okay, chociaż pytanie dlaczego? Psychologiczne zawsze mnie kusi. Ale właśnie chciałabym... Ale ma prawo być nie sauté, prawda? Oczywiście. Mam prawo wstać rano, namalować, wykonturować sobie usta, pomalować oko, wyjść, czuć się po prostu błyszcząca. Jeśli to poprawia nastrój, jeśli to pozwala poczuć się piękniej, dlaczego nie? Zobacz, od starożytności kobiety robiły różne dziwne rzeczy, łącznie z plemionami afrykańskimi, które, wiesz, kobiety gdzie nakładały sobie te obręcze na szyję, żeby wydłużyć. Nie wiem, Japonki nakładały mniejsze buty, żeby stopy nie rosły. Oczywiście to są już takie patologiczne sytuacje, ale okładanie się liśćmi bananowca z igiełkami, żeby skóra była bardziej jędrna, prawda? Tatuaże, kąpiele w kozim mleku, to dbanie o urodę, nie wiem, malowanie ust burakiem, prawda? Przecież to jest wszystko też ludzkie. Kurczę, kury, zwierzęta, ptaki też mają te kolorowe pióra. Okres godowy, kiedy my chcemy się jakoś pokazać bardziej. Nie wiem, idziemy na randkę. No żadna z nas nie chciałaby sobie nałożyć, nie wiem, foliowego worka na randkę z nowo poznanym mężczyzną. To by był dopiero test. Wiesz, jak mogę najgorzej wyglądać? Zrobimy test. Jak weźmiesz mnie tak, o, na ci... Rozumiem, że ta wersja takiej siebie bardzo często wyszlifowanej może na ten okres być bardzo potrzebna. To też jest pewnego rodzaju może jakiś pomost, jakaś, wiesz, taka ochrona do tego, żeby jeszcze może tak się nie odsłaniać, żeby jeszcze może to, co w środku we mnie gdzieś tam powolutku szepcze, niech jeszcze chwilę poczeka. Tak, bo w ogóle, kurczę, to też jest taka ważna kwestia, że żeby nie przyspieszać ani nie spowalniać czegoś, co naturalnie chce się jakoś wydarzyć, nie? Że jeśli zaczyna mi się podobać, nie wiem, weźmy ten makijaż, jakiś sposób malowania się, no to idę w tą stronę. Tak teraz się zatrzymałam, bo jakbym tak sprowadziła całą tą naszą tą kwestię, o której teraz rozmawiamy, tą wypowiedź do takiego jakiegoś zalecenia, to powiedziałabym, że najważniejsze jest, żebyśmy słuchały siebie i ufały temu głosowi, nie wiem jak się odmienia. Głosu, głosowi. Zatwierdzamy dwie opcje. Musimy zapytać panią o EU. Tak. Pani Kamilo. Żeby pytać siebie, a jak ja chcę teraz? Czego potrzebuję teraz? Tylko nas tego nikt nie uczy. Ja na warsztatach, ponieważ mam ten przywilej słuchać tysięcy już pewnie historii, to są sporadyczne przypadki, kiedy ktoś wychowywał się w domu albo w szkole, w którym ktoś nas pytał, a czego teraz potrzebujesz? A jak byś chciała? A co jest dla ciebie najważniejsze? W czym się czujesz dobrze, a w czym nie? Że byliśmy pokoleniem, które
z racji różnych uwarunkowań geopolitycznych zajmowało się czymś innym. Nasi rodzice byli skupieni na czymś innym. I ja dopiero teraz, mając 30 lat, zaczęłam zadawać sobie to pytanie i zadawać to jedno, ale odpowiadać to drugie, a trzy to uszanować tą odpowiedź. Bo ja mogę wiedzieć, czego ja chcę, czy czego potrzebuję. Weźmy te siwe włosy. Są takie osoby, które chcą mieć te siwe włosy, tak. Ale przychodzi informacja z zewnątrz, od znajomych, przyjaciół, w pracy. Hej, zrób coś z tymi, nie wiem, siwymi włosami, albo o, to trzeba już farbować. I teraz znowu pytanie, nawet jeśli mój głos wewnętrzny mówi, a ja właściwie to nie chcę, chciałabym tak zobaczyć, jak to będzie. Poza tym siwe włosy to może mądrość, może tam coś tam. Ale może tak być, że ten głos wewnętrzny, który mówi, chciałabym spróbować, jest tak przyłożony jak pokrywką w garnku coś i nie przebije się. Więc nie tylko słuchać siebie, zadawać sobie pytania, słuchać odpowiedzi, ale potem też honorować te odpowiedzi. Mhm. Tak mówimy o tych siwych włosach. Ja się totalnie wzruszyłam, zresztą już ci wspominałam o tym, kiedy mój mąż na wakacjach, były dwie sytuacje odnośnie siwych włosów, leżeliśmy pod tak zwaną palemką i na basenie pojawiło się małżeństwo, dojrzała kobieta, dojrzały mężczyzna, oboje są siwi i mój mąż, wiesz, mój mąż lat 37, jeszcze można powiedzieć, że tak powiem, młody facet, który mógłby powiedzieć, kurde, długie włosy, blond, długie nogi, wiesz, on widzi kobietę, dobrze, 70 pewnie plus i mówię, zobacz, jaka ta kobieta jest piękna. Te siwe włosy dodają jej takiego uroku. Jest tak elegancka, jest tak jakaś dystyngowana, taka nonszalancka, wiesz, że po prostu... I patrzę na to już nie tyle, co na tą kobietę, bo widzę w niej to piękno, ale widzę w nim, jako mężczyźnie i w sobie takie przyzwolenie na to, że kurczę, może mi też w takim środowisku będzie łatwiej przemijać, łatwiej się zmieniać, nabierać siwych włosów, zmarszczek, że to też jest ważne, w jakim środowisku i z kim jesteśmy blisko, czy mamy tą akceptację, czy nasz partner mówi, słuchaj, ja lubię duże dupki, duże cycuszki i blond włosy, taka masz być. No to wtedy jest trudniej, prawda, gdzieś tam też iść za swoim głosem, za swoimi potrzebami. Tak, bardzo. I jak mówiłaś o tej pani 70+, to mi się przypomniało, ostatnio oglądałam rozmowę Oprah Winfrey z Michelle Obama a propos jej najnowszej książki, czekaj, The Light Within Us chyba się nazywało, nazywa ta książka. I one między różnymi innymi rzeczami zaczęły dotykać tematu menopauzy. I zdałam sobie sprawę a propos też tego, o czym rozmawiamy, że już trochę jest więcej tak roboczo nazywając, o starości, nawet o tych siwych włosach, nawet w kampaniach reklamowych pojawiają się już kobiety z siwymi włosami, więc gdzieś się zaczyna to trochę oswajać. Ale temat menopauzy, to jest, ja nie widziałam, chyba że coś mi ominęło, nie widziałam jeszcze, chociaż u Magdy Małek wydaje mi się, że była taka rozmowa kiedyś a propos menopauzy, no ale to są takie pojedyncze krople, że to jest taki temat a propos piękna i zmiany tego piękna, nie traktowania menopauzy jako... Przekwitania, dosłownie. To jest też, tak. To jest to słowo, wiesz, mi tak wybrzmiewa, no. Że często od kobiet słyszę, wiesz, bo ja przekwitam i w zasadzie zaraz się będę robić przezroczysta. Tak. A ja mam takie poczucie, wiesz, nie wiem, czy przyznasz mi rację, że jeśli dobrze się wykorzysta ten moment tego przejścia, tej menopauzy, tam wchodzi taki pierdzielnik, tam wchodzi taka moc, tylko trzeba wiedzieć, w które klawisze, że tak powiem, dotknąć, gdzie nacisnąć, bo generalnie to jest niewątpliwie trudny moment dla kobiety, prawda? Niewątpliwie trudny moment, ale niosący za sobą tak naprawdę otwierające drzwi, można powiedzieć, na nowe. No. Tak, bo jeśli, znowu wrócę do początku naszej rozmowy, jeśli wartości kobiety mierzymy jakby pod tym kątem płodności, no to jest moment, w którym kobieta teoretycznie traci wartość. Ale ja myślę, że to Asiu, jest... A mogę zapytać, zobacz, a płodność, czy płodność to oznacza, bo w kontekście biologii, tak, no w tym kontekście naszej biologii płodność równa się dziecko, ale my płodzimy różne inne rzeczy jako kobiety. Tak. Zobacz, tak. Jak my tu płodzimy. Tak, tak. Ale dokładnie tak. Ile tu my rozmnażamy, dobra. To jest, widzisz, to co teraz powiedziałaś jest takim, nazwałabym to poszerzaniem perspektywy, bo my bardzo wąsko, jako społeczeństwo
społeczeństwo, jako ludzkość zaczęliśmy rozumieć płodność, nie? Że płodność jest symbolem w jakimś sensie, no kobieta płodna to teoretycznie taka, która jest zdrowa, nie? Mhm. Która jest, jakby ma potencjał. Tylko, że jeśli ja traktuję właśnie to płodzenie, że jedynym owocem tego płodzenia ma być potomstwo, to jest bardzo wąskie rozumienie, bo jeszcze można płodzić książki, można płodzić, są różnego rodzaju misje charytatywne, które Martyna Wojciechowska akurat jest mamą Marysi, ale płodzi bardzo dużo różnych rzeczy, które są szalenie potrzebne i szalenie wspierające, więc to bardzo ważną rzecz zauważyłaś, w sensie, że chciałabym poszerzać to rozumienie i chciałabym jakoś agitować za tym, żeby przestać traktować menopauzę jako koniec, nie? Jakby, bo tak jak mówisz, jak się dobrze, w sensie świadomie i też umiejętnie tak od strony biologicznej w nią wejdzie, to tam się otwiera coś, co nie jest możliwe aż do momentu menopauzy. Mhm. W sensie kobiety nie, jakby dopiero jak dojdziesz do tej krainy, to jesteś w stanie poczuć tą moc. Wcześniej mogą ci opowiadać, możesz sobie wyobrażać, ale ważne, żeby bramą wejścia do menopauzy była świadomość, ha, no to teraz się zacznie fajnie, nie? No ale powiedz mi, czy ty z poziomu psychologii i twoich też obserwacji widzisz, że kobiety właśnie w trakcie menopauzy, tych przemian, bo mamy takie odczucia, emocje, które się też zmieniają, prawda? Te uderzenie gorące, zmiany hormonalne, to jest jedno, co czujemy w środku. Z tymi emocjami czasem jest trudno sobie poradzić, ale też się bardzo dużo w ciele zmienia. Bardzo dużo się zmienia. I ostatnio usłyszałam od jednej z moich bliskich dziewczyn, że miała takie poczucie, że już umiera. Mhm. Wiesz, pod kątem nawet tej kobiecości. I że to jest taka chwila zatrzymania, w której musisz sobie uzmysłowić, okej, może pośladki mi trochę zwiędły. Okej, może policzki mi trochę opadły bardziej, ale gdzie jeszcze jestem ja, ta, która w tym wszystkim jest, wiesz, jeszcze żywa, witalna, żeby sięgać po siebie nie tylko zewnętrznie, nie tylko w tym odbiciu, że tak powiem, w lustrze, ale z drugiej zaś strony, czy uważasz, jeśli mogę tu zadać takie podwójne pytanie, czy to też jest dobry moment, żeby odkrywać swoje takie, wiesz, potrzeby, marzenia, kurczę, zawsze chciałam, nie wiem, mieć dłuższe włosy, albo blond włosy, zmieniam sobie totalnie fryzurę, zmieniam coś w moim stylu, wiesz, w ubiorze. Czy to też jest dobry moment, żeby właśnie sięgnąć na po coś? Na to jest zawsze dobry moment. Na to jest zawsze dobry moment. Tak, odpowiem zaraz na to pytanie, ale najpierw to pierwsze, bo zdałam sobie sprawę, jak ciebie słuchałam, że kobiety przeżywają menopauzę w samotności, mam wrażenie. Kurde, dobrze to ujęłaś. I ja jeżdżę na takie różnego rodzaju warsztaty, które też są przeplatane kręgami kobiet. I jak my siadamy w tym kręgu kobiet i dzielimy się różnymi rzeczami, to przez różnicę wieku, która tam istnieje, ja mam szansę usłyszeć o różnych rzeczach, o których jeszcze nie usłyszę, no bo nie przechodzę, chociażby przez tą menopauzę. I tak sobie myślę, że oswajanie tego tematu, ale też takie wspólnotowe przeżywanie przez kobiety i dzielenie się otwarcie, bez wstydu mówienie o tym, jak to jest, bez wstydu mówienie o tym, że właśnie mam napady gorąca i zimna, bez wstydu mówienie, że nie wiem, właśnie wypadają mi włosy albo rosną mi włosy przez tą jakby taką dysregulację chwilową tej gospodarki hormonalnej, że wstyd to jest taki dziad, takie zjawisko, które każe nam żyć w milczeniu, w izolacji. Ale jak my zaczniemy otwarcie o tym mówić i oswajać temat, to gwarantuję, że przechodzenie takie wspólnotowe jest dużo łatwiejsze niż takie w pojedynkę. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, że te ciocie starsze, ja miałam teraz dopiero jakoś jakby uzmysławiam sobie, co to było, że u mnie się nawet tak mówiło w rodzinie, mam takie kobiece sprawy, albo idę do szpitala i wiesz, dziecko patrzy, zdrowa ręka, zdrowa noga, po co do szpitala? A taki zabieg, nie? Jakiś temat tam, tabu. Totalnie. Tak, tak, wycinanie macicy, czy jakichś mięśniaków na macicy, które jakby były już preludium do, że te kobiety wokół mnie wstydziły się o tym mówić. Nie wstydzisz się mówić, że idę zoperować złamaną nogę. Więc wyrwać dlaczego? Zęba. Tak, wyrwać zęba. Mhm. To tak samo jak z krwią. Jest taki, z krwią menstruacyjną, jest takie tabu wokół tego. Swoją drogą reklamy przez długi czas wlewały w podpaski niebieski płyn zamiast czerwony, nie? Nie wiedząc jakby w sumie dlaczego, przecież krew jest czerwona. Teraz dopiero zrobiłam duże oczy i sobie to zmysłowiłam, że tak.
no, dosłownie. Nie, że dlaczego? Zaburzenie rzeczywistości. Tak, tak. A my tak może patrzyłeś na tą niebieską taka grę. Smurfowa menstruacja może, może. Może się nam jeszcze przyprawić. Nie wiemy tego, wiesz, co to... I wiesz, jest podwójne standardy, bo z jednej strony mówią, blech, okropna ta krew, w ogóle skrzepy w ogóle, a za chwilę jadę samochodem, na którym jest napisane krew ratuje życie. No to przepraszam, kurde, ta jest okej, a to nie jest okej? Krew no to krew. I tak samo jest z menopauzą. No, no... W sensie jakby z procesem, że co, że tam są podwójne standardy? Więc chciałabym bardzo, bardzo, bardzo zaprosić wszystkie was, ale też mężczyzn, którzy, tak jak mówisz, mają wpływ na to, jak kobiety znaczy towarzyszą im w przeżywaniu. I jeśli mamy obok siebie mężczyzn, nie tylko partnerów czy mężów, ale też braci, ojców, którzy są oswojeni z tematem, a propos dzieci, jeśli ojciec... kształtuje, czy tworzy taką przestrzeń, w której mała dziewczynka czuje się kochana, bezpieczna, akceptowana, to jest duże prawdopodobieństwo, że z niej wyrośnie kobieta, która się czuje kochana, akceptowana i bezpieczna. Ale jeśli wychowujemy się w rodzinach, w których jest dużo oceny, na przykład cielesności, albo wyśmiewania osób otyłych, albo no różne te rzeczy takie są przemycane, no to jest słabe paliwo na dłuższe życie. Więc też mówię o tym dlatego, że jeśli podcastu słuchają kobiety, a na przykład jedzie samochodem z mężczyznami, to żeby ci mężczyźni tak może też tak dali sobie sprawę, tak, że wy też macie wpływ. Bardzo, bardzo duży wpływ. Wiesz, teraz tak się zasłuchałam, przypomniałam sobie, jak w moim domu rodzinnym, kiedy wybieraliśmy się do dziadków na wieś, co niedzielę, było pytanie, ile ważysz? O, oh, wow. Do mojej siostry gruba, chuda. Znaczy ja byłam ta gruba, siostra była chuda. I teraz tak sobie, wiesz, zatrzymałam się na tym, co mówisz, że to są też jakieś programy bardzo często, wiesz, takie rodzinne, albo stawianie wagi. Kto ile waży, rozumiesz, na zasadzie. Pamiętam, jak moja mama bardzo się buntowała, wiesz, wizytą, że tak powiem, u teściów. Mama może będzie słuchać, ale no zdradzam tu fakty. I teraz tak sobie myślę, jak mocno to mogło też warunkować, wiesz, w mojej głowie kwestię wagową, tak? Te porównywania, w ogóle nas porównywania. Tak. Ta jest taka, ta jest taka. No każda z nas jakaś jest. Tak. I tak jak powiedziałaś na początku, i to dobre, i to w cudzysłowie złe, coś odpala. No bo w zasadzie znasz to powiedzenie, znasz to takie ujęcie, spotykasz kogoś na ulicy, ktoś mówi, ależ ty dziś pięknie wyglądasz. I generalnie można by się było z tego cieszyć, ale zaraz gdzieś z tyłu głowy jest znak zapytania, hello, a jak wczoraj wyglądałam? Tak, tak, dokładnie, tak jak z tym kawałem. Jest taki kawał, że zięć dostał dwa krawaty od teściowej. I on przychodzi na Wigilię w tym jednym z tych krawatów i taki szczęśliwy, że ona będzie taka szczęśliwa, tak. Ona tak patrzy, tak, drugi się nie podobał? że nie ma wygranej w tej grze, po prostu zawsze przegrasz. I teraz jak to mówiłaś o tej wadze, to tak sobie uzmysłowiłam, że znowu, to jest tak kontekstowe, że aż po prostu zabawne, no bo jeśli byśmy się prowadziły podcast ileś tysięcy lat temu, to bardziej wartościowe byłoby mieć więcej tkanki tłuszczowej, żeby przetrwać. Osoby, które miały jej więcej, były lepiej izolowane przed zimnem, przed chłodem. Osoby, wiecie, po pokroju modele, które są mega szczupłe, a wręcz chude momentami, albo bardzo chude, z ewolucyjnego punktu widzenia nie przetrwałyby. Więc to wszystko, kurczę, zależy od jakby zmieniliśmy jakąś taką... Kult piękna się zmienia, tak, po prostu tak. Kanony piękna się zmieniają, tak. Bo kult piękna zawsze był, bo jakieś tak. Kanony zawsze były, prawda? Tak. Teraz mamy, kurczę, długie nogi, szczupłe nogi, prawda? Nie wiem, uwydatnione usta, gęste włosy. To jest też niesamowite, że co chwilę te trendy niosą ze sobą jakieś takie nowinki, powodują, że naprawdę, tutaj powiem o kobietach, bo w większości to są kobiety, że tak jak powiedziałaś, że kiedy ta gleba nie jest taka, wiesz... nie chcę mówić może odżywiona, ale rzeczywiście odżywiona własnym tak. Ja, własnym takim odczuwaniem potrzeb, to może po prostu mogą tam zakwitnąć dosłownie chwastowe roślinki. Tak. Że to generalnie takie narzucanie z zewnątrz może bardzo boleć. Tak. Tak, jest jeszcze jeden temat, jak teraz powiedziałaś o tej glebie, sobie przypomniałam, jest jeszcze jeden temat, do którego tutaj nie doszłyśmy, a on też wpływa moim zdaniem na piękno wewnętrzne i zewnętrzne. To jest sfera seksualności, że doświadczanie poprzez ciało, bo to jest nasza brama wejścia. Jakkolwiek seks może być też duchowy, ale jednak
jakby dzieje się on przy pomocy w cudzysłowie ciała, że to też jest taka kraina, która w takiej pięknej, bezpiecznej, akceptowalnej odsłonie może na tą glebę zasiewać ziarna, z których wyrośnie, wiecie, poczucie szczęścia. Nie wiem, nawet są badania, które pokazują, że koloryt skóry się zmienia, że wszystko, co się dzieje przy okazji orgazmu, wpływa na takie zasilenie całego naszego ciała. I teraz, jeśli ja na przykład nie akceptuję swojego ciała, a przez to, już teraz skracam, ale na potrzeby przykładu, a przez to unikam relacji intymnych, czy to z kobietami, czy z mężczyznami, bo nie uważam, że moje ciało jest wystarczająco atrakcyjne tam, bla, 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 no to pozbawiam się możliwości zasilenia siebie przez ten kanał. A my jesteśmy całością, jako człowiek, jesteśmy umysłem, duszą i ciałem, czy tam sercem i duszą, to różnie się mówi, ale że odcinanie sobie jakichś takich, nie wiem, jak to powiedzieć, takich źródeł czerpania energii, właśnie przyjemności, ograbia nas trochę z tego. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. I to też w kontekście samego dotyku w ogóle. Zobacz, kiedy my się dotykamy, kiedy dotykamy naszej skóry, naszych ciał, nawet samo dotyk, prawda, samo dawanie sobie przyjemności, odpalają się takie hormony jak oksytocyna, endorfiny, serotonina i dopamina. I teraz ta cała mieszanka hormonalna, to tak jak przy tym orgazmie, o którym wspomniałaś, nas odżywia, nasyca i powoduje, że czujemy się bardziej, tak jak przy oksytocynie, jest to hormon przywiązania, ze sobą bliżej, nie tylko z naszym partnerem, który nas dotyka, ale właśnie też ze sobą, prawda? Tak. No jeszcze w połączeniu z tym orgazmem, no to... Tak. Tak, i to, tak jak mówisz, to odpala jakby takie, trochę jakbyśmy mówiły o jakichś tych hormonalnych witaminach, nie? Które nie mają szansy. Albo... Naturalna kroplówka. Tak, naturalna kroplówka. I ten samodotyk to też jest jeszcze taka ważna rzecz, właśnie obcowania ze swoim ciałem. Kasia Kucewicz, psychoterapeutka, powiedziała ostatnio w naszej rozmowie, że masturbacja jest elementem self-care'u, takiego dbania o siebie, a założę się, że część z nas była wychowana w takim paradygmacie, że to jest coś złego, coś niedobrego, coś nawet uznawanego za grzeszne. Wstydliwe bardzo. I myślę, że wyrządziło to bardzo dużo jakby takiego, zatrzymało taki proces naturalny oswajania się ze swoim ciałem i traktowania go z czułością właśnie, nie? W takim partnerstwie, że ja przy pomocy dotyku mogę okazać sobie jakiś rodzaj miłości. Ale ta narracja zupełnie taka nie jest. I dopiero ją odklejamy i tworzymy nowo. Wiesz, co zaobserwowałam, jak spotykam kobiety, że kobiety, które nawiązują relacje ze swoim ciałem, ze swoją twarzą, które zaczynają się dotykać, przechodzą jakąś nie do opisania transformację, wywołującą nagłe poczucie większej akceptacji. Nagle wydaje się, że włosy lepiej rosną, cera jest bardziej świetlista. Mówią, wiesz, Aneta, tak jak szłam po bułki, musiałam nałożyć sobie, zaszpachlować sobie po prostu buzię i nie wyszłam bez podkładu, to teraz po prostu wydaje się, że w ogóle tego nie potrzebuję, więc to jest niesamowite. W ogóle Asia, zanim ja tutaj pamiętam, bo bardzo, bardzo chcę, żeby to wybrzmiało, ty teraz masz jakiś wspaniały projekt dotyczący też pracy z ciałem, z emocjami, też budowania tej relacji. Powiedz, jak możemy dołączyć, gdzie możesz nas pokierować? Rzeczywiście jesteśmy na przedsionku, nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać, ale może już to będzie działało. Czerwcowo. No tak, ale potem ktoś może tego słuchać, wiesz, w grudniu na przykład. No bo co miesiąc słuchać sobie, odtwarzać. Tych pozdrawiamy szczególnie. Pozdrawiamy szczególnie, jeśli to któryś raz. Tak, któryś raz. Rzeczywiście ruszam z taką... Moim marzeniem było stworzyć takie narzędzie, które będzie towarzyszyło ludziom częściej niż ze mną na sali, na przykład warsztatowej, albo w pracy jeden na jednego, albo jedną. I stworzyłam taką platformę rozwojową, którą nazywałam On My Way, czyli na swojej drodze, na własnej drodze. I wystarczy wejść na www.onmyway.pl albo www.janachmura.pl i tam też was pokieruję. I jak już tam wejdziecie i zanurkujecie w któryś z abonamentów, to będziecie mieć dostęp przez określony czas, ile tam sobie wykupicie, dostęp do materiałów, które stworzyłam z myślą o każdym miesiącu roku. To znaczy materiały, które tam wrzucam, są tematyczne.
i dotyczą jakiegoś wybranego przeze mnie tematu. I tak jak powiedziałaś teraz o tej cielesności, w lipcu pojawi się cały wątek właśnie pracy z ciałem i budowania akceptacji tego ciała. I wybrałam lipiec na tą pracę, dlatego że to jest taki miesiąc wakacyjny. I znowu z sali warsztatowej, też jakby moje serce już pomieściło dużo historii, w których słyszę przygotować ciało do lata. Albo nie wyjść w dwuczęściowym stroju, bo tam coś. Challenge. Albo shorty nie, albo tak. Nawet są takie, taki motyw jest getrów, które są jaśniejszego koloru, które przepuszczają, czy pokazują celulit, który tam może być na udach, czy na pupie. I dziewczyny mówią, że się wstydzą, że kupują zawsze czarne jeansy, nie jeansy, tylko getry. Leginsy, tak. Leginsy. I więc... Że to lato nas triggeruje. Tak. Zauważyłaś to, że to lato nas triggeruje, więc pomyślałaś, że to w ogóle z innej strony ugryziesz. I to mnie bardzo zainspirowało, jak mi powiedziałaś o tym lipcu i też chętnie dołączę. Powiem ci, że poszukiwanie tej własnej akceptacji, nie do końca wiemy, jak to robić, gdzie tego szukać. Wiesz, bo wydaje się, że okej, lubię siebie, kocham siebie i to czasem mogą wydawać się takie banalne słowa, natomiast gdzie naprawdę jest to lubienie, gdzie naprawdę się tak można zaprzyjaźnić, żeby się w sobie zatopić, żeby po prostu na dobre i na złe, jakkolwiek to... I M jak miłość. I M jak miłość, tak, i doktor Zosia, ale żeby na dobre i na złe ze sobą być, żeby siebie nie opuszczać, żeby ze sobą trwać, żeby siebie nie zdradzać i w tych dresach, i w tych kołtunach, i w tym cudownym makijażu, żeby być przy sobie, bez względu na ten wiejący wiatr z zewnątrz, bez względu na te komentarze, prawda? Na te obsesyjne jakieś kanony. Także tam będziemy mogli odnaleźć troszkę tego. Mam nadzieję, intencja jest taka, żeby to odnaleźć i że to będzie taki, właśnie ja ją stworzyłam po to, bo zdałam sobie sprawę, że w tym rozwoju osobistym wchodzisz na tą ścieżkę rozwoju osobistego i nagle jest 1000 rzeczy do pracy, nie? A to asertywność, a to po prostu właśnie praca z ciałem, a to budowanie zaufania, a to tam coś tam i tak można się pogubić i wydaje mi się pomocne robić takie sloty tematyczne, że w tym miesiącu pracuję tylko nad akceptacją, tylko, to jest ogromny temat, ale że skupiam się na tej akceptacji swojego ciała. Personalizowana tematyka. Tak. W kolejnym miesiącu zajmiemy się przyjaźnią, bo o tym się w ogóle nie mówi. Jest dużo ofert i warsztatów i jakiejś takiej pracy dedykowanej parom romantycznym, takim intymnym, które ze sobą są, a mało jest pracy na przyjaźni. I pomyślałam, kurczę, trzeba by stworzyć takie też zadania, ćwiczenia i poruszyć temat przyjaźni. Przecież każdy z nas się przyjaźni z kimś. A dbamy są... o tą relację? Dokładnie, relacje są takie ważne, a relacje są i też budują piękno. Tak. Wiesz, bo w ogóle są badania naukowe, które mówią, że w zasadzie same pieniądze i te dobre materialne, wiadomo, każdy z nas chce mieć piękno wokół siebie, komfort, wygodę. Natomiast ten taki prawdziwy, ważny element naszego życia, to kurde, są właśnie te relacje. Jak powiedziałaś o tych przyjacielskich, to rzeczywiście to jest trochę po macoszemu traktowane, wiesz, że w zasadzie, no to dobra, i lipiec i sierpień bardzo ciekawie się zapowiada, więc... Wrzesień będzie o wdzięczności. Wspaniale. Więc, to jest też taka niedoceniana, myślę, umiejętność, taka się wydaje trochę, jak powiedziałaś, takie pierdu po prostu psychologiczne, ale jak się tak człowiek zanurkuje i rzeczywiście, a propos akceptacji, nie tylko siebie, ale w ogóle życia, że jak praktykujemy wdzięczność, to trochę łatwiej przechodzić przez te meandry życia, więc też będziemy nad tym pracować. Będzie też taki wątek dotyczący doświadczania sukcesów, bo my jesteśmy też w Polsce, ale nie tylko, myślę, mamy dużą umiejętność narzekania i takiego szukania deficytów i najwyższą formą uznania jest powiedzenie nie żałuję, nie że cieszę się, że mam telewizor, tylko nie żałuję, że kupiłem ten telewizor na przykład, a moim zdaniem za mało jest takiej umiejętności przeżywania sukcesów własnych, ale też cudzych, że mam takie... Jest takie przysłowie, które brzmi: prawdziwych przyjaciół poznajesz w biedzie. Z którym ja się nie zgadzam. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że moim zdaniem prawdziwych przyjaciół poznajesz w sukcesie. W sukcesie i z tym się zgadzam. Że to jest też ciekawe, więc będzie też o sukcesie. No, bardzo was zachęcam i zapraszam. Ja już jestem na liście, więc mnie szczególnie zapraszać nie musisz. Natomiast wiem, że to będzie petarda i znając ciebie i twój, że tak powiem, szyk w tym, co robisz, to zdecydowanie to będzie coś wyjątkowego i z całego serca ci gratuluję.
Ach, mogłybyśmy w zasadzie jeszcze wiele godzin. Tutaj jesteśmy niby dwie, ale trzecia z nas to mucha, która, słuchajcie, krąży. Jesteśmy tutaj na wsi, w cudownych, naturalnych warunkach i rzeczywiście ta mucha się chwilkę tutaj pokręciła. Wiesz co, będziecie słyszeć, to pozdrawiam was serdecznie. Ale a propos, że nic nie dzieje przypadkowo, słuchajcie, mucha jest z takiego duchowego poziomu, jest takim symbolem, przepraszam za ten język, ale symbolem transformacji gówna. Że ona naprawdę siada na tych rzeczach różnych. Tak. Czasem na kwiatach, ale czasem właśnie na gównie i je transformuje. I myślę, że to też jest takie dosyć symboliczne, że w tej pracy z trudnymi obszarami, z takimi, można powiedzieć, gównianymi obszarami, do których uciekamy, bo które śmierdzą, są niewygodne, w ogóle nie chcę tam patrzeć, że w jaskini, do której boimy się wejść, jest skarb, którego szukamy. Że uciekanie od tego na chwilę taką na teraz nam służy, ale w dłuższej perspektywie nie. Więc ta mucha niech będzie przypomnieniem. Niech będzie, ale odnośnie główienka i w ogóle takiej odżywczej mocy płynącej, to przecież najlepsze rośliny podsypywane, podlewane są odżywczym, że tak powiem, główienkiem, prawda, jako odżywką. Tak. Więc takie mam poczucie, że wykwita z tego później coś wspaniałego. I czasem jak wydaje się wam, moi drodzy słuchacze i nasze kochane słuchaczki, że jesteście w czarnej dupie i w tym bagnie i powiedzmy wprost gównie i w tym czymś, co wydaje się końcem świata, to możecie spodziewać się, że może nastąpić coś wspaniałego, coś nieoczekiwanego. Asiu, z całego serca ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo dziękuję i za właśnie twoją robotę, w cudzysłowie, nad oswajaniem tej tematyki, w której tak łatwo się pogubić. Myślę, że piękno to cielesne, zewnętrzne, które, jak wiemy, łączy się z wewnętrznym, ale rozmawiałyśmy dużo o tym, co widzimy na zewnątrz, że tu się tak łatwo pogubić i to dotyka tak wielu tematów, że wiele niebezpieczeństw bierze się z tego, że się nie zakotwiczamy właśnie w tej akceptacji siebie. I dziękuję ci, że w ogóle dzisiaj poruszałaś mi ten temat, ale też wiem, że ty to w ogóle robisz, więc szczególnie na styku tych światów, w których ty funkcjonujesz, czyli teoretycznie takiej pracy manualnej i takiej niezwiązanej z psychiką, tam jest tak dużo, zresztą sama wiesz, że jakby praca z napięciami, które są w naszym ciele i na naszej twarzy, potrafi uruchomić ogromne transformacje, więc i dziękuję ci za tą rozmowę dzisiaj, za stworzenie przestrzeni na to, ale też za to, że wiem też, że jak pracujesz, to pracujesz holistycznie, a to nie jest oczywistość. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze taki słodziaczek na koniec. Od razu rumianki na policzkach. Moi drodzy, bardzo wam dziękujemy. Życzymy wam takiej bezobsesyjnej, pięknej podróży w głąb siebie. Właśnie bezobsesyjnej. Takiej waszej, prawdziwej. Pięknego piękna. Pięknego piękna. Do usłyszenia. Ściskamy gorąco.